Jeśli będziemy próbowali tak natarczywie walczyć z tym zapominaniem grzechów, to wpadniemy w jakieś absurdalne działania, które nie mają sensu. A jak nam ksiądz nie pozwoli przeczytać rachunku sumienia na spowiedzi, tylko powie, żeby z pamięci mówić grzech, no to jesteśmy zgubieni, tak? Bo już wtedy nie możemy przeczytać karteczki na spowiedzi. W tym właśnie procesie przemieniania jakiegoś zaistniałego zła na nasz grzech w naszej głowie, tak? Jeśli to zmieniamy w taki sposób w naszej głowie, to to jest właśnie główny błąd i główny powód do tego, żeby szatan nami manipulował. Żyjąc sobie z dnia na dzień, jeśli nam się przypomni jakiś grzech, to koniecznie musimy go gdzieś tam zapisać, bo później zapomnimy. Będziemy, nie wiem, przeglądać jakieś stare rachunki sumienia, robiąc kolejne. To są właśnie rzeczy absurdalne i to jest to, jak, w jaki sposób szatan manipuluje skrupulantami. I ceną spowiedzi jest szczery żal za grzechy, chęć nawrócenia i szczere wyznanie tego, co pamiętamy. I tyle. To jest najważniejsze w spowiedzi. To jest najważniejsze w życiu duchowym. Cześć, ja jestem Natalia. Witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Tradycyjnie na początku kilka krótkich ogłoszeń, czyli zapraszamy jak zwykle do zasubskrybowania kanału po to, żebyście mogli na bieżąco otrzymywać powiadomienia o wszystkich naszych filmikach, które tutaj wrzucamy. Od razu zapraszam też do komentowania tego i wszystkich kolejnych filmików, dlatego że to pozwala nam budować zasięgi. Zasięgów sami sobie nie zbudujemy niestety, dlatego musicie nam w tym pomagać. Jeśli uważacie nasze treści za jakkolwiek wartościowe, pomocne, sposób dobry i pożyteczny, promujący tradycję katolicką, bądź jakąś wiedzę o sprawach społecznych czy politycznych, to zachęcam do tego, żebyście zostawiali nam dużo komentarzy, dlatego że to bardzo pomaga w tym, żeby nasze filmy docierały do większej ilości odbiorców. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, do odwiedzenia naszego profilu na Patronite, na którym możecie zobaczyć, jakie mamy wypisane, założone cele rozwoju. I przypominam, że do końca roku można wykorzystać kod rabatowy w wydawnictwie Freedom, gdzie można znaleźć bardzo dużo pozycji dotyczących tradycji katolickiej. Zwłaszcza myślę, że dla naszych widzów te będą atrakcyjne. I kod rabatowy jest w wysokości 10% i przy zakupach należy podać kod tradycja. A przechodząc już do właściwego tematu. Tematem dzisiejszym, jak głosi tytuł odcinka, jest, a w zasadzie tytuł tego odcinka serii skrupulanckiej, tytuł to nie każde zło jest grzechem. Zakładam, że większość osób jest w stanie już się po samym tytule domyślić, o co chodzi w tym odcinku, co postaram się wytłumaczyć w tym odcinku, z czym właśnie skrupulanci mają najczęściej problem. Natomiast postaram się przekazać taką perspektywę, która być może, a raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa, nie jest zakorzeniona w umysłach katolików. I jest to bardzo źle, dlatego że świadomość niektórych mechanizmów dotyczących właśnie rzeczywistości duchowej jest bardzo potrzebna po to, żebyśmy my widzieli i rozumieli, co naprawdę się z nami dzieje, jakie jest nasze realne położenie i w jaki sposób powinniśmy prowadzić to życie duchowe. Wzbogacenie moich zasobów, powiedzmy, intelektualnych w tę perspektywę bardzo mocno pozwoliło mi właśnie wyzbyć się skrupułów, bardzo mocno pozwoliło mi popchnąć trochę dalej te sprawy, to moje życie duchowe i żebym po prostu nie tkwiła cały czas w tych okropnych, dręczących skrupułach. Skrupulanci bardzo często problem mają z tym, że widzą grzech tam, gdzie w rzeczywistości go nie ma. To jest w zasadzie tak naprawdę główny problem, tak, skrupulanta, że po prostu obwinia się o jakieś grzechy, które są w rzeczywistości wyimaginowane, tak, które podpowiada mu, tak jak powiedziałam, jego w którymś odcinku, jego intuicja duchowa każe mu się obwinić za te złe rzeczy, które zaistniały, tak, w jakimś jego życiu. Weźmy na ten przykład coś bardzo powszechnego, jak choćby rozproszenia w modlitwie, tak. Skrupulant, gdy doznaje rozproszeń w modlitwie, to no zależnie od stopnia natężenia tych skrupułów, to skrupulant stwierdzi, że albo jego modlitwa była nieprawidłowa i musi zacząć od początku, albo będzie się obwiniał, że te rozproszenia były dobrowolne i popełnił grzech. W zależności od tego, czego dotyczyły te rozproszenia, to będzie to grzech ciężki czy lekki. No, takie różne rzeczy będą przechodzić właśnie, takie różne myśli będą przychodzić do głowy skrupulantowi, który doznaje rozproszeń na modlitwie. Podobnym i bardzo dobrym przykładem jest przykład, który podał święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych w rozdziale dotyczącym właśnie skrupułów. Przykład ten dotyczył nadepnięcia
skrzyżowanych gałązek słomy, które wyglądają właśnie jak krzyż, tak? Gałązek słomy ułożonych w kształcie krzyża. I skrupulant jak na to nadepnie, to wydaje mu się, że nadepnął coś, na co nie powinien nadepnąć. Ja ten przykład jeszcze powiększę i powiem, że jeśli przez przypadek ktoś nadepnie na krzyż, na przykład krzyż właśnie leżał na ziemi, nie wiem, w polu, na łące, idziemy sobie, jest to sytuacja dosyć abstrakcyjna oczywiście, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że skrupulant idzie i znajduje krzyż. Normalny drewniany krzyż, który można sobie powiesić w pomieszczeniu, tak? Idzie i przez przypadek go nadepnął. Widzi, że to jest krzyż i taki skrupulant obwinia się o to, że nadepnął krzyż, bo będzie sobie wmawiał tak, że powinien być bardziej uważny, bo mógł temu zapobiec, tak? I nadepnął tutaj krzyż, więc ma na pewno grzech. Takie właśnie myśli pojawiają się u skrupulantów, kiedy zrobią jakieś zło, bądź doświadczą właśnie jakiegoś zła, tak jak tych rozproszeń na modlitwie, w sposób nieintencjonalny. Takie myśli pojawiają się u skrupulantów. Skrupulanci w taki sposób właśnie widzą te rzeczy, które doświadczają. Na początek zdefiniujmy sobie to, czym według nauki Kościoła katolickiego jest grzech. Polecam tutaj zaglądać do starszych katechizmów. Nowy katechizm nie do końca, nie dość konkretnie precyzuje tę kwestię. Chociaż jest ona na swój sposób, ta definicja grzechu w nowym katechizmie jest na swój sposób dobra, to jednak polecam zaglądać do starych katechizmów, dlatego że one są znacznie bardziej konkretne. Cytuję katechizm Bellarmina. Grzech uczynkowy jest ten, który popełniamy doszedłszy już do używania rozumu i z własnej woli. Jako to kradzież, zabójstwo, krzywoprzysięstwo i wszystkie inne złe uczynki zakazane prawem Bożym. Grzech ten jest śmiertelny, kiedy pozbawia nas życia duszy, to jest łaski Bożej. Grzech taki czyni godnym wiecznej śmierci w piekle. Grzech jest powszednim, kiedy nie podoba się Bogu, lecz nie do tego stopnia, aby miał pozbawić łaski Jego. Grzech taki zasługuje na karę, lecz nie na wieczną. Podobnie opisuje tę samą kwestię katechizm kardynała Gaspariego. Co popełnia ten, kto mimo łaski, której Bóg zawsze udziela do zbawienia, przestępuje prawo boskie? Kto mimo łaski, której Bóg zawsze udziela do zbawienia, przestępuje prawo boskie, świadomie i dobrowolnie, popełnia grzech uczynkowy, czyli osobisty. Cóż to więc jest grzech uczynkowy? Grzech uczynkowy jest to świadome i dobrowolne przekroczenie prawa boskiego. Widzimy doskonale z tych katechizmów, z obydwu katechizmów, że grzechem jest tylko to, co popełnimy świadomie i dobrowolnie. Oczywiście, tak jak tłumaczyłam to w poprzednich odcinkach, skrupulant zawsze wmawia sobie, tak? Nie potrafi rozsądzić tego, czy coś zrobił dobrowolnie, czy świadomie. Ale jak wiemy, taka jest definicja. Grzech to jest to, co jest zrobione, przestąpienie prawa Bożego w sposób świadomy i dobrowolny. Jak widzimy z nauki obydwu tych katechizmów, wynika, że grzechem jest to, co jest tylko świadome i dobrowolne, tak? Grzech polega na dobrowolnym i świadomym przekroczeniu prawa Bożego. Jak zatem jest to możliwe, że skrupulanci jako grzech pojmują coś, co świadome i dobrowolne nie było? Jak to jest możliwe, że skrupulanci czują wewnętrzną potrzebę obwinienia się o coś, co w rzeczywistości z całą pewnością nie było intencjonalne? Tak jak właśnie powiedziałam, przez przypadek nadepnięcie na krzyż, bądź coś nawet bardziej prozaicznego. Zapomnienie wyznania grzechu na spowiedzi. To jest bardzo powszechne u skrupulantów, że oni boją się właśnie iść do spowiedzi, bo boją się, że czegoś zapomną. A jak pójdą do spowiedzi i czegoś faktycznie zapomną, przypomni mi się jakiś grzech po spowiedzi, to później od razu im się wydaje, że muszą od razu iść do kolejnej spowiedzi, żeby wyznać ten grzech, którego zapomnieli wyznać. Później dochodzi do tego oczywiście takie nerwicowe wpisanie długich karteczek, tak, długich rachunków sumienia, spisywanie i czytanie tego na spowiedzi właśnie po to, żeby koniecznie nie zapomnieć żadnego grzechu wyznać. To samo dotyczy na przykład zapomnienia o tym, że był piątek i osoba po prostu nie pamiętała o tym i zjadła to mięso, tak, a nie powinna. To samo dotyczy na przykład jakichś myśli, które przychodzą nieodpowiednie, na przykład dotyczących relacji damsko-męskich, tak. Skrupulanci są bardzo wrażliwi właśnie na grzechy dotyczące tej sfery i wszystko wydaje im się grzechem ciężkim, co tej sfery dotyczy. Wystarczy, że odczują coś nieodpowiedniego właśnie w relacjach damsko-męskich, pozamałżeńskich i wydaje im się, że popełnili grzech ciężki, tak? To samo dotyczy na przykład, jak ktoś zapomni się pomodlić przed pracą albo nie zdąży, bo zaspał. Takie rzeczy właśnie dla skrupulanta stanowią po prostu punkty, żeby tutaj uderzyć
w siebie samego, żeby zobaczyć, że tutaj jest coś, co normalnie byłoby grzechem, więc ja z pewnością ten grzech popełniłem, tak? Normalnie te rzeczy, gdyby były intencjonalne, w sensie dobrowolne i świadome, to byłyby grzechem. Skrupulent nie zwraca na to uwagi, co było, czy było to świadome, czy dobrowolne, bo on czuje, że po prostu zrobił to on. I jakby reszta go nie interesuje. Skrupulent patrzy na to, że to on to zrobił i dla niego to był grzech i on się czuje za to winny. Ale jak to się dzieje, że właśnie takie uczucie powstaje? Bo skrupulent z jednej strony doskonale wie, że on tego nie zrobił intencjonalnie, ale z drugiej strony czuje przymus, żeby się za to obwinić. I jak to właśnie jest możliwe, że skrupulent czuje tę potrzebę obwinienia siebie samego? Odpowiedź jest prostsza tak naprawdę niż mogłoby się wydawać. Kwestia dotyczy tutaj właśnie dwóch perspektyw, przez które my patrzymy na życie duchowe. Z tych dwóch perspektyw, o których mówię, jedna jest tak jakby węższa, a druga jest szersza. Pierwsza, węższa perspektywa polega na tym, że za, jakby to powiedzieć, centralny punkt odniesienia bierzemy rzeczywistość doczesną i to, co się w niej znajduje. Wszystkie mechanizmy, które w niej działają. Czyli mamy rzeczywistość doczesną, tak? Mamy świat, w którym jesteśmy postawieni, mamy człowieka, mamy dane człowiekowi od Boga prawo Boże i świadomość tego, że jeśli któreś z tych praw Bożych przekroczymy świadomie i dobrowolnie, to popełniamy grzech. I na tym nasza perspektywa dotycząca świata doczesnego się kończy. To jest już jakby wszystko w tej perspektywie, co jest dla nas niezbędne po to, żeby zdefiniować, kiedy popełniamy grzech. Natomiast druga perspektywa jest szersza. I ta druga perspektywa za punkt odniesienia, taki ważniejszy, bierze rzeczywistość pozadoczesną, czyli rzeczywistość wieczną, tak? Rzeczywistość duchową. I dlaczego ta perspektywa jest szersza? Dlatego, że ta perspektywa pozwala dostrzegać pewne mechanizmy duchowe, których ta poprzednia perspektywa tak dobrze nie pozwala widzieć. Których tamta perspektywa tak dobrze nie akcentuje, nie definiuje, nie zajmuje się nimi tak naprawdę, tak? Bo ta perspektywa dotyczy głównie tych rzeczy doczesnych, czyli tych jakby naszych ludzkich umiejętności przyrodzonych i tak dalej. Mechanizmy duchowe są tutaj jakby gdzieś dalej, w tle, tak? Na drugim planie. W tej perspektywie, która jest szersza, gdzie za pierwszy, właśnie najważniejszy punkt odniesienia bierzemy rzeczywistość duchową, to tutaj na pierwszym planie są właśnie te mechanizmy duchowe. I co nam daje ta perspektywa? Ta perspektywa daje nam, pozwala nam zdefiniować to, w jakim położeniu znalazł się człowiek. Nie tylko tyle, że on się urodził, jest i ma dane od Boga prawo Boże, ale też to, jakie było jego poprzednie położenie przed tym, zanim istniał ten świat. To jest właśnie perspektywa, która pozwala nam dostrzec, jaką jakby drogę od samego stworzenia przeszedł człowiek aż do końca. To jest perspektywa, która pozwala nam powiedzieć w pełni, odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek, skąd się wziął i jaki jest jego cel. I co właśnie ważne, to co pozwala nam określić ta perspektywa, to jest to, że ta rzeczywistość doczesna powstała w wyniku zła. Dlatego, że rzeczywistości doczesnej nie byłoby, gdyby nie grzech Adama i Ewy. A więc ta perspektywa pozwala nam powiedzieć, że rzeczywistość doczesna powstała w wyniku sprowadzenia zła na świat i na człowieka i w wyniku zerwania pierwotnej harmonii, którą człowiek posiadał. Czyli człowiek pierwotnie był stworzony w pełni harmonijnie, w pełni dobrze. Człowiek był na początku całkowicie dobry. Nie posiadał ani nie znał żadnego zła. Dopiero grzech spowodował to, że człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym i wszystkimi konsekwencjami, jakie on przyniósł. Ta perspektywa pozwala nam powiedzieć, że człowiek jest pozbawiony tej pierwotnej harmonii przez to, że on się rodzi z targającymi nim namiętnościami, ze skłonnością do zła i z osłabioną wolą. Najważniejszą informacją jest tutaj właśnie to, że od grzechu prarodziców na świat i do człowieka weszło zło. I przez to właśnie zło teraz na świecie i w człowieku mają miejsce sytuacje, które normalnie by nigdy
nie powstały, tak? Które normalnie nigdy by nie zaistniały. Normalny stan to jest ten stan pierwotny. To, co myśmy spowodowali grzechem pierworodnym, to jest coś nienormalnego. To jest dysharmonia, coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Bo zarówno człowiek, który ma, każdy człowiek ma w głębi serca, w głębi duszy zakorzeniony taki pociąg właśnie do Boga i to pragnienie połączenia się z czymś wyższym niż tylko to, co jest w stanie poznać w rzeczywistości doczesnej. Każdy człowiek to ma, ale jest to pragnienie zewsząd atakowane poprzez namiętności, potrzeby diabelskie, różne przeszkody światowe i tak dalej, tak? To samo dotyczy świata. Na świat również zostało sprowadzone zło. Świat też jest zwrócony w pewnym sensie ku człowiekowi, przeciwko człowiekowi, dlatego że no, na świecie też dzieją się rzeczy, które normalnie nie powinny mieć miejsca. Na przykład najbardziej prozaiczny przykład to są katastrofy naturalne, tak? W raju nie było katastrof naturalnych, nie było chorób. To wszystko przyszło na świat właśnie po tym grzechu pierworodnym. Z tego wszystkiego, co powiedziałam, można wysnuć dosyć prosty tak naprawdę wniosek, z którego chyba nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że to właśnie wszystkie zło, którego doświadczamy na świecie i to zło w nas, tak, które przeszkadza nam w dążeniu do Boga i tak dalej, to jest oczywiście zło, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Absolutnie nie jest to nic w tym sensie neutralnego. Jest to neutralne moralnie, tak, ale to jest inna kwestia. Ale to jest absolutnie zło, które nigdy nie powinno zaistnieć i że, co istotne, nasza duchowa niechęć do tych zjawisk, wszystkich złych, jest prawidłową reakcją. Czyli jeśli my nie chcemy na przykład doświadczać właśnie rozproszeń na modlitwie, jeśli my nie chcemy deptać na krzyż przez przypadek, tak? Nadepnąć na krzyż, jak gdzieś idziemy, jeśli my nie chcemy zapominać grzechów na spowiedzi, to jest wszystko całkowicie normalna reakcja, bo my nie powinniśmy tego chcieć. To jest jakby coś w pełni naturalnego. Jeśli nasze duchowe wnętrze jest skierowane na Boga, do którego chcemy dążyć, to naturalną konsekwencją tego jest to, że odczuwamy niechęć i jakąś odrazę i wręcz chcemy czasami uciekać od tych zjawisk, które pochodzą od zła, które są konsekwencją grzechu pierworodnego. I właśnie konsekwencją grzechu pierworodnego jest na przykład osłabienie naszej pamięci. Konsekwencją grzechu pierworodnego jest to, że Pan Bóg nie jest na tym świecie, tak, w tej rzeczywistości doczesnej, tak wywyższony, jak być powinien. Zresztą Pan Jezus sam się uniżył, tak? Sam się uniżył, przyjął ciało, stąpił na ziemię właśnie po to, żeby nas wybawić, tak? To się nazywa kenozą, czyli ogołoceniem, że Chrystus ogołocił się ze swojej chwały po to, żeby nas zbawić. Człowiek, wiadomo, też nie chce doświadczać rozproszeń na modlitwie, bo człowiek, który dąży do Boga, ma zakorzenione pragnienie powrotu do pierwotnej doskonałości. I to jest normalne, że postrzega te właśnie wszelkiego rodzaju słabości, które go dotyczą, jako coś złego. To jest wszystko bardzo normalne, bo jeśli człowiek ma zakorzenione w duszy pragnienie powrotu do pierwotnej doskonałości, to wszelkie rzeczy, wszelkie zjawiska, które powstały w wyniku zerwania tej pierwotnej doskonałości, są dla niego czymś, co nie powinno mieć miejsca. I tak faktycznie jest, że te rzeczy nie powinny mieć miejsca. I nie miałyby miejsca, gdyby nie grzech pierworodny. I tutaj ujawnia się pewna bardzo ważna prawda dla skrupulantów, że mają oni całkowicie prawidłową, zupełnie normalną intuicję wobec tych rzeczy, wobec tych słabości, że postrzegają je jako coś, czego nie powinno być. Bo w rzeczywistości tak jest. Nie powinno tego być. Nie powinno być tak, że doznajemy rozproszeń na modlitwie. Nie powinno być tak, że w ogóle istnieje jakaś możliwość podeptania krzyża. Nie powinno być tak, że istnieje możliwość, żeby przychodziły do nas jakieś myśli od szatana. Tego wszystkiego nie powinno być. I bardzo słusznie skrupulanci czują niechęć do tych wszystkich zjawisk i nie chcą, żeby one istniały w ich życiu, bo oni chcą powrotu do pierwotnej doskonałości. Za tą informacją przemawia również cytat świętego Grzegorza, który nauczał, że właściwością dusz czystych jest widzieć grzech tam, gdzie go nie ma. I skrupulanci mają rację co do tego wszystkiego, że tych wszystkich złych rzeczy, tych wszystkich słabości być nie powinno
i nie powinno tego być ani w ich życiu, ani w życiu kogokolwiek z nas. Oczywiście tych wszystkich zjawisk nie powinno być, ale niestety, ponieważ grzech pierworodny już miał miejsce, żyjemy w rzeczywistości, w jakiej żyjemy, to one zawsze będą i od nich nie uciekniemy. I skrupulanci najczęściej nie mają właśnie tej perspektywy, o której ja mówię. Oni postrzegają dobro i zło w ten sposób, że dobro jest albo tylko tym, co ja zrobię dobrego, albo tylko tym, co ja zrobię złego. Czyli dobro i zło jest zależne tylko od mojej woli. Nie ma tak, że jest coś, co jest złem, które wynikło z powodu grzechu pierworodnego i które teraz objawia się w postaci różnych słabości. Skrupulanci nie widzą tych mechanizmów, nie rozumieją, że zło na tym świecie po prostu jest i od niego nie uciekniemy, w takiej czy innej formie istnieje, że z pewnym złem nie da się po prostu walczyć, bo ono po prostu jest i trzeba to zaakceptować, że ono jest i nic się nie da z tym zrobić, tak jak właśnie z tymi naszymi słabościami, które dobre nie są, tylko właśnie złe, z powodu tego, że ich nie powinno być, bo powstały w wyniku grzechu pierworodnego. I skrupulanci właśnie przez to wszystkie złe rzeczy, które w ich życiu duchowym mają miejsce, które wynikają właśnie z ich słabości, postrzegają jako grzechy. Dlatego, że oni łączą wszelkie zło, jakiego doświadczają, ze swoją wolą, bo dla nich jest tylko to, co robi ich wola, tak? To, co powoduje ich wola w jedną albo w drugą stronę, nie ma nic poza tym. Oni nie rozumieją, w jakim położeniu jako ludzie się znajdują. Duszy skrupulanta, po tym jak on popełni jakieś nieintencjonalne zło, znaczy nie popełni, tak? Jak doświadczy jakiegoś nieintencjonalnego zła, bądź spowoduje w jakiś sposób nieintencjonalnie zło, czyli właśnie na przykład nadepnie na krzyż, bądź zapomni czegoś wyznać na spowiedzi, w duszy takiego skrupulanta pojawia się słuszne odczucie, że tego być nie powinno. To jest słuszne, tak? Ale to jest właśnie ten moment, w którym szatan to przekręca w taki sposób, żeby skrupulant zapomniał o tej perspektywie, że to zło po prostu istnieje i powinien dać mu spokój. I każe skrupulantowi myśleć o tym, że on na pewno był w stanie zapobiec temu złu. I to jest właśnie bardzo zgubna perspektywa. Dlatego, że my złu nie jesteśmy w stanie zapobiec. Jest pewne zło, które po prostu, tak jak powiedziałam, jest sobie, będzie i jego kres nastąpi dopiero w dniu sądu ostatecznego. Dopóki my żyjemy, musimy się zmagać z pokusami, musimy się zmagać ze złem, którego doświadczamy, ale nie unikniemy go całkowicie. Będziemy do śmierci doświadczani pokusami, będziemy do śmierci doświadczani namiętnościami, do śmierci na pewno zrobimy jeszcze wiele jakichś rzeczy, które właśnie tak jak powiedziałam nie powinny mieć miejsca, czyli na przykład upadnie nam obrazek z jakimś świętym wizerunkiem, co też nigdy nie powinno mieć miejsca, to jest oczywiste, ale żyjemy w świecie, gdzie właśnie takie złe przypadki, gdzie właśnie nasze słabości zawsze będą miały dużo do powiedzenia. W tym właśnie procesie przemieniania jakiegoś zaistniałego zła na nasz grzech w naszej głowie, tak? Jeśli to zmieniamy w taki sposób w naszej głowie, to jest właśnie główny błąd i główny powód do tego, żeby szatan nami manipulował. W każdym takim przypadku musimy zdawać sobie sprawę, że zło działa niezależnie od nas, niezależnie od naszej woli i ono zawsze będzie działać i dopiero ostateczne zwycięstwo nad tym złem to jest to zwycięstwo, które przyniesie nam Chrystus w dniu sądu ostatecznego, tak jak powiedziałam. Musimy zrozumieć, że jak bardzo byśmy tego nie chcieli, to nie będziemy w stanie powstrzymać pewnych mechanizmów, które rządzą w tej rzeczywistości doczesnej, tak? Nie będziemy w stanie spowodować tego, żeby pamiętać bezwzględnie wszystkie grzechy na spowiedzi. Zawsze nam coś tam umknie, czy mniejszego, czy większego, ale umknie. Nie jesteśmy w stanie spowodować tego, że nie będziemy doświadczać żadnych rozproszeń na modlitwie, bo to jest właśnie nasza ludzka słabość, że zawsze będziemy rozpraszani na modlitwie. Szczególnie, zwłaszcza jak osiągniemy jakiś wyższy poziom życia duchowego, to wtedy rozproszenia są jeszcze mocniejsze, bo wtedy atakuje już bezpośrednio szatan, a nie nasze namiętności. Jeśli będziemy próbowali tak natarczywie walczyć z tym zapominaniem grzechów, to wpadniemy w jakieś absurdalne działania, które nie mają
sensu. Będziemy, nie wiem, kupować sobie jakieś tabletki na pamięć, będziemy spisywać kolosalne rachunki sumienia, a jak nam ksiądz nie pozwoli przeczytać rachunku sumienia na spowiedzi, tylko powie, żeby z pamięci mówić grzechy, bo miałam takie przypadki osobiście, to jesteśmy zgubieni, tak? Bo już wtedy nie możemy przeczytać karteczki na spowiedzi. Będziemy uskuteczniać jakieś głupie zasady, że normalnie żyjąc sobie z dnia na dzień, jeśli nam się przypomni jakiś grzech, to koniecznie musimy go gdzieś tam zapisać, bo później zapomnimy. Będziemy, nie wiem, przeglądać jakieś stare rachunki sumienia, robiąc kolejne. To są właśnie rzeczy absurdalne i to jest to, w jaki sposób szatan manipuluje skrupulantami po to, żeby ich uwagę skierować ku rzeczom, ku walce z rzeczami, z którymi nie da się wygrać i z którymi w ogóle Pan Bóg nawet nie chce, żebyśmy my walczyli. Bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy my walczyli bezwzględnie z tym, żeby koniecznie pamiętać wszystkie grzechy na spowiedzi, tylko Pan Bóg chce zupełnie czegoś innego. Dlatego, że istotą spowiedzi nie jest bezwzględne wyznanie wszystkich grzechów, inaczej, bezwzględne pamiętanie wszystkich grzechów i wyznanie tych wszystkich bezwzględnie zapamiętanych grzechów. Istotą spowiedzi jest szczery żal za grzechy, za te, które pamiętamy i za te, które też nie pamiętamy, chęć nawrócenia i szczere wyznanie tego, co pamiętamy. I tyle. To jest najważniejsze w spowiedzi, to jest najważniejsze w życiu duchowym, a nie to, żeby skupiać się na jakichś kwestiach, które są nieistotne i z którymi z pewnością nie wygramy. Dlatego skrupulanci, pamiętajcie, że jeśli szatan będzie chciał wam wejść na głowę z tym, że bezwzględnie musicie zapamiętać wszystkie grzechy, to jest to nieprawda. Nie musicie zapamiętać wszystkich grzechów. To, co pamiętacie, powiecie. Kropka. Reszta. Za resztę i tak możecie żałować, ale nie musicie tego pamiętać. Jeśli nie pamiętacie, to nie przezwyciężycie tej bariery, bo nie jesteście w stanie. Jesteście tylko ludźmi, którzy mają pamięć niedoskonałą. I po prostu wyspowiadajcie się z tego, co pamiętacie. Jeśli coś wam się kiedyś przypomni, to możecie to powiedzieć. Jeśli wam się nie przypomni, to trudno. A to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest szczere nawrócenie. Najważniejsze jest pielęgnowanie tej otwartej postawy serca. Żal za grzechy, za te pamiętane, tak jak mówicie zresztą w konfesjonale, że żałujesz za te grzechy, które pamiętasz i te, których nie pamiętasz. I ten żal właśnie jest najważniejszy za grzechy. Nawrócenie i chęć poprawy. To jest najważniejsze i szatan będzie używał na pewno bardzo różnych metod, żeby was od tego odwieść, ale nie pozwólcie mu, dlatego że to jest istota spowiedzi i istota życia duchowego. Zatem skrupulanci, pamiętajcie, że nie każde zło, które w jakiś sposób powodujecie, ani nie każde zło, które w jakiś sposób doświadczacie, nie każde takie zło jest grzechem, który zaciąga winę. Grzech zaciąga winę. Zło, które powodujecie i którego doświadczacie, które nie jest świadome, dobrowolne, nie jest grzechem, ale nadal pozostaje złem i słusznie czujecie do tego niechęć. Ale trzeba też pamiętać, co tak naprawdę jest w ogóle najważniejsze chyba w tym całym odcinku, że zaciąganie winy i kary nie jest jakby miarą relacji z Bogiem, ale tą miarą jest miłość. I to właśnie ta miłość powinna kierować naszą relacją z Bogiem. Wiemy, że Bóg jest dobrem najwyższym i że Bóg darzy nas najdoskonalszą miłością i słusznie chcemy oddawać Mu chwałę i słusznie chcemy Go kochać najdoskonalej jak potrafimy. I słusznie chcielibyśmy, żeby nigdy żadne jakieś wizerunki święte nie były deptane. Słusznie chcielibyśmy, żebyśmy nie zapominali grzechów na spowiedzi. I słusznie chcielibyśmy się modlić bez żadnych rozproszeń, ale musimy zaakceptować to, że to nie jest możliwe w tym życiu. W tym życiu jest to absolutnie niemożliwe, ponieważ w tym życiu zawsze będziemy doświadczać jakiegoś zła, jakiejś słabości i tak dalej. Ale tak jak powiedziałam, do tego zła my słusznie czujemy niechęć, bo tego być nie powinno. Dlatego mamy prawo jak najbardziej, a nawet myślę, że powinniśmy przepraszać Pana Boga za to, co dzieje się, za jakieś zła, tak? Za jakieś zło, które dzieje się nawet nieintencjonalnie. Czyli na przykład jeśli, zresztą to jest też powszechnie stosowane w praktyce pobożnościowej, jeśli upadnie nam jakiś obrazek z wizerunkiem jakiegoś świętego, to jest zwyczajem katolickim, że się taki obrazek podnosi i całuje z szacunkiem, tak? W ramach przeprosin właśnie za to, co się stało. Zresztą to jest też takie czysto kurtuazyjne. Wyobraźcie sobie dwie osoby, które idą ulicą w swoją stronę i siebie nie widzą, tak? Bo jedna tam robi jakieś ważne rzeczy w telefonie, a druga akurat spojrzała się gdzieś tam na tył, nie wiem, wyszła zza rogu. I te dwie osoby przez przypadek, bez winy żadnej z nich, zderzają się i upadają, tak? To co z tego, że żadna osoba nie ponosi winy za to zderzenie?
każda z tych osób przeprasza po prostu kurtuazyjnie i tyle, bo to jest coś, no, czego nie powinno się zrobić drugiej osobie, nawet jeśli to się wydarza niechcący, tak? Tak samo w tych kwestiach, które mówię w relacji z Panem Bogiem. Jeśli, tak jak powiedziałam, obrazek jakiś święty upada, to go podnosimy i całujemy. Ale to jest też normalna praktyka, jeśli nastąpi jakaś poważna profanacja, czyli na przykład jeśli zostanie ciało Chrystusa, jeśli upadnie na posadzkę, to prawidłową praktyką byłoby wówczas urządzenie jakiegoś nabożeństwa zadośćuczyniającego za tę profanację. Jakby co z tego, że nikt nie upuścił tego intencjonalnie? To coś zaistniało, to jest coś, co nigdy nie powinno w ogóle mieć miejsca, tak? I to, że ta hostia upadła, jest właśnie wynikiem tego, że żyjemy w świecie, gdzie istnieje jeszcze zło. I to właśnie, że ta hostia upadła na posadzkę, to jest właśnie konsekwencja grzechu pierworodnego. Oczywiście w dalekiej perspektywie, ale tak, jest to konsekwencja grzechu pierworodnego. Czyli jest to coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Nigdy nie powinno mieć miejsca upuszczenie Chrystusa na podłogę. Myślę, że warto tutaj też przybliżyć pojęcie z teologii wschodniej, gdzie istnieje pojęcie grzechu nieświadomego. Tam jakby słowa grzech używa się w troszeczkę innym znaczeniu niż u nas, bo u nas jak się mówi grzech, to się myśli już stuprocentowo o czymś intencjonalnym, czyli o czymś świadomym, dobrowolnym, tak? A tam, gdy się mówi grzech, to niekoniecznie musi mieć to takie znaczenie. Oczywiście takie znaczenie jak u nas też, czyli świadomy i dobrowolny, ale jakieś zło, które powstało w sposób nieświadomy i niedobrowolny, również nazywa się grzechem. Czyli ta definicja jest jakby rozszerzona. Dlatego na przykład możecie sobie zobaczyć w tekstach liturgii bizantyńskiej jest mowa o przebaczeniu grzechów świadomych i nieświadomych, tak? I też jest bardzo ciekawym faktem, że wśród chrześcijan wschodnich w przypadku, gdy kapłan upuści kielich z postaciami konsekrowanymi, tak, bo tam komunia jest przyjmowana pod dwiema postaciami od razu, czyli tak jakby wymieszany chleb z winem, to jeśli kielich upadnie i to się rozleje na podłogę, to wówczas oczywiście oni będą mówić o tym, że to jest grzech, że miał miejsce grzech i wówczas, co jest ciekawe, kapłan jest zwalniany z pełnienia funkcji kapłańskiej na jakiś czas, ale nie dlatego, że on popełni jakiś grzech, nie dlatego, że ma karę za to, że upuścił kielich, tylko dlatego, że on jakby w jego życiu miało miejsce jakieś zło, które się wydarzyło, na które on słusznie wewnętrznie zareagował takim ubolewaniem, tak? To jest naturalna reakcja, która powinna przejąć serce osoby, która kocha Pana Boga, tak? Jeśli następuje jakaś profanacja, zwłaszcza taka, w której niechcący wzięłam udział, to jest naturalną moją reakcją ubolewanie nad tą profanacją, ubolewanie nad tym majestatem Bożym, który właśnie został w pewien sposób podeptany, tak? Choć nieintencjonalnie, tak? Tak jak powiedziałam, nieświadomie, niedobrowolnie, ale został. I naturalną duchową reakcją jest ubolewanie nad tym faktem. I wówczas taki kapłan jest odsunięty od sprawowania właśnie funkcji kapłańskiej po to, żeby on się po tym wszystkim pozbierał, żeby pomodlił się, żeby zadośćuczynił Panu Bogu za to, co się stało. To nie jest kara dla niego, tylko to nie jest kara, którą on zaciągnął z winy, tylko to jest po prostu czas na to, żeby właśnie, tak jak powiedziałam, on zregenerował swoje życie duchowe po tej tragedii, która nastąpiła. I uważam, że właśnie w taki sposób, oczywiście nie tak daleko posunięty, tak, ale właśnie w taki sposób powinniśmy postępować, widząc jakieś zło, które powodujemy przez przypadek. Czyli jeśli, nie wiem, zaśniemy w trakcie odmawiania różańca czy tam nowenny pompejańskiej, jeśli upadnie nam jakiś wizerunek, jeśli niechcący właśnie na coś nadepniemy, na taki wizerunek czy na krzyż, jeśli zapomnimy wyznać jakiegoś grzechu, jeśli będzie miało w naszym życiu cokolwiek miejsce, cokolwiek spowodowanego przez jakieś słabości, czy to nasze, czy słabości tego świata, i nie było to świadome i dobrowolne działanie, czyli właśnie nie był to grzech, to my oczywiście powinniśmy, w mojej opinii, za to Pana Boga przepraszać i prosić, żeby coś takiego więcej nie miało miejsca. Bo no, to jest nasza naturalna duchowa reakcja. Tak w mojej opinii powinniśmy się zachowywać. I właśnie jak zaśniemy, to
przepraszamy za to, że zasnęliśmy, przepraszamy za to, że zapomnieliśmy o tym, że był piątek i zjedliśmy mięso, przepraszamy za to, że spóźniliśmy się na mszę, przepraszamy za to, że... no nie wiem, co tam jeszcze. Za takie rzeczy, które nie są grzechami, również możemy przepraszać i słusznie powinniśmy do nich odczuwać niechęć, starać się o to, żeby ich nie było, ale nie za wszelką cenę, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest właśnie formowanie naszego wnętrza. My z tymi słabościami zewnętrznymi, z tym złem zewnętrznym, które sobie istnieje, i tak nie wygramy i nie na tym powinniśmy się skupić. My powinniśmy skupić się na formowaniu wewnętrznej naszej postawy i na tym, żeby nie popełniać grzechów świadomych i dobrowolnych. Czyli na tym, żeby nasza postawa zawsze była posłuszna wobec Pana Boga. Zatem nie skupiajmy się obsesyjnie na tym złu, które pojawia się w naszym życiu w sposób nieintencjonalny, bo my nie mamy na to wpływu. Możemy mieć na to wpływ co najwyżej taki, że poprosimy Pana Boga, żeby tego nie było, albo żeby zmniejszył ilość takich rzeczy, które się wydarzają, ale to nie jest najważniejsze. Przepraszajmy za takie rzeczy, bo tego nie powinno być, ale przede wszystkim skupmy się na ukierunkowywaniu naszej woli ku Bogu, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Nie to, że jakieś nieintencjonalne zło się wydarza, to jest mniej ważne. Ważniejsze jest to, żebyśmy skupili się na ukierunkowywaniu woli. A za to zło, które wydarza się nieintencjonalnie, także możemy przepraszać. Także skrupulanci, pamiętajcie o tym, że nie każde zło, jakie widzicie wokół siebie, jakie powodujecie, jakiego doświadczacie, jest grzechem. Tyle chciałam Wam przekazać w tym odcinku. Jeśli podobał Ci się odcinek, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, do skomentowania i do zasubskrybowania naszego kanału.